Witam, kochani, bardzo, ale to bardzo serdecznie w pierwszym odcinku nowej serii. Przez moment mogliście oddać swój głos w ankiecie, czy macie ochotę zobaczyć Monster High New Ghoul in School w całej swojej okazałości. No i zanim ktoś pozmieniał wyniki, większością głosów chcieliście ją zobaczyć. Część z Was podeszła do tego pomysłu dosyć sceptycznie, twierdząc, że jest to gra dla dzieci i tak dalej. My Sims teoretycznie też jest skierowane do młodszej grupy graczy, a mimo to myślę, że bez względu na wiek każdy może się świetnie bawić grając w tą grę. Ja sama nie wiem, jak będzie wyglądała rozgrywka, poza tym, że akcja ma miejsce w ogólniaku i dotyczy potworków, a konkretnie guli. No i że gra bazuje na popularnej kreskówce, ale to już wiecie. Na Steamie reklamują ją w ten sposób. Witaj nowy gulu, przyjdź do nas do Monster High, żeby poznać swoich nowych kompanów. Dołącz do klubu, nawiąż przyjaźnie i ubierz się w gorące ciuszki. Nowy amulet Cleo został przeklęty duchem Spookenhamena i uczniowie powoli ulegają jego wpływowi. Użyj swoich umiejętności i wiedzy technicznej, aby uratować szkołę i wszystkich kolegów od klątwy mumii. Bądź sobą, bądź unikalny. Ten opis mnie naprawdę zachęcił, by wypróbować tą grę. I tym z Was, którzy nie chcieli tej gry w miejsce My Sims, powiem tak. Ponieważ nie mam bladego pojęcia, co to jest za gra, postanowiłam, że dam sobie czas, by nagrać 2-3 odcinki. I jeśli do tego czasu się ukaże, że gra zwyczajnie w świecie mnie nudzi, no to seria zostanie przerwana i przejdę do czegoś zupełnie innego. No jak z każdą grą, której nie znam, chcę dać jej szansę. No kto wie, być może będziemy mieli ubaw po pachy, okaże się. Dlatego, jak mówię, ze 2, góra 3 odcinki zobaczę, jak Wam się ją ogląda, co piszecie w komentarzach, no i to, jak mi się również gra. No i dopiero wtedy podejmę decyzję, czy ją zawiesić, a może kontynuować. No ale przejdźmy już do gry, bo blablam niczym opętana słowotokiem. Możemy stworzyć swojego gula. No to zaczynajmy. Typ gula. Mamy duszka. Jezus, jakie mam mleczne oczy. Mumia. Ładna. Potwór morski. Jaki szkielecior, ale nos ma fajny. Wampisz. Czy to jest kotołak? Wilkołak. Zombiak. Cyklop. Smok. Gargulec. Frankenstein. No i od początku lecimy. Ja waham się między zombiakiem. Ten szkielecior też fajnie wygląda, gdyby nie te kości. Waham się między zombiakiem a wampirem. Chociaż ten kotołak też wygląda niczego sobie. Wilkołak wygląda dziwnie. Zombie jest fajny. Nie wygląda jakoś mega przerażająco. Cyklop z tym jednym okiem. Fuj. Smok też może być interesującą postacią. Gargulec, fajny, ma skrzydełka. Tylko twarz ma popękaną, więc nie. Frankenstein, duch mi się nie podoba. Nie chcę, żeby tak lewitowała w powietrzu. Dobra, bo ja spędzę tutaj milion lat. Całe lata świetlne, zanim na coś się zdecyduję. Ale ja zawsze tak mam przy tworzeniu postaci, że muszę spędzić dużo, dużo czasu. Dobrze, nie przeciągając. Zostanie wampirek. Będzie moja wampirzyca. Karnacja. Taka różowiutka. Bladzieńka, ale ma mocny makijaż. Nie ma zbyt dużego wyboru. Może coś pomiędzy. Nie chcę, żeby była totalnie blada jak ściana i żeby straszyła potwory. Tak, straszyła potwory, na pewno. Niech zostanie ta karnacja. Ubiór. Ciekawie, nie powiem. Podejrzewam, że zbierając jakieś punkty albo pieniądze będzie można później wymienić w sklepie na jakieś ubiory i z czasem ją udoskonalić. Ten strój mi się podoba. Może zbyt wyzywający jak na ogólniak, ale niech zostanie. Fryzura. Kobieto. Mogę cię obrócić? Mogę cię obrócić. Sporo tych fryzur, ale może tak na spokojnie. Wszystkie po kolei. Krótkie, nie? Jezusicku.
Te włosy są tak wykrochmalone i sztywne, że pewnie miałabym problem, by zmieścić się w futrynie. Ale swoją drogą, dobra wymówka, by nie iść na lekcję. Sorry, profesorze, ale moje wodogłowie nie pozwala mi się edukować. Zostanę w drzwiach, włosy zadecydowały za mnie, zostanę woźną. Nie chcę plandeki na głowie, więc no. O, te są ładne, te mi się podobają. Te też są fajne. Kieloczki. Chyba zostanę przy tych. Te są śliczne. I nie wyglądają na jakoś mega, mega sztywne. Chyba. Kolor. Turkusowe. Już wiem, że chcę mieć turkusowe, więc niech zostanie. To co, to już wszystko? Tak, jestem pewna. Chcę zakończyć tworzenie. Wybierz imię. Ja długo zastanawiałam się nad wyborem imienia, bo nie chcę być monotematyczna i zawsze wybierać merka do usranej śmierci, za przeproszeniem. Zdecydowałam się więc na imię Leila. Można to też przeliterować w ten sposób, ale niech zostanie tak, będzie Leila. Wydaje mi się, że będzie idealnie właśnie do niej pasować. Taka ciekawostka. Leila jest to arabskie imię, które oznacza noc, a konkretnie urodzoną w nocy lub ciemnowłosą piękność. Idealnie będzie pasowało do mojej wampirzycy. To co? Czas zacząć rozgrywkę. Saving. Kiedy pojawia się ten szkielecior, to lepiej nic nie kombinować z grą, bo wtedy dochodzi do autosave'u. Dzięki za informację. No to co? Czas powycierać się po korytarzach naszej creepsterskiej szkoły. Zobaczymy, jak wygląda nawiedzony ogólniak. Tak po prawdzie, nasze ogólniaki też bywają nawiedzone pod wieloma względami. Jakby co ja tego nie powiedziałam, to moja zła siostra bliźniaczka. No to jesteśmy... Jezus, jaki zapajęczony autobus. Ja czymś takim przyjeżdżam do szkoły? Oni mają tutaj nawet cmentarz! Leila, jak myślisz, jest tutaj też twój nagrobek? Creepy! Domyślam się, że ta różowa strzałeczka ma mnie prowadzić do celu, ale ja chcę się jeszcze rozejrzeć. W oddali widzę lewitującą syrenkę. Cool! Czy to są jakieś znajdźki? Hej! Chciałam jeszcze czegoś poszukać. No i co się dzieje? I haven't seen you around before. Are you new here? Frankie Stein. No jest Frankensteinem? Dobra. Tak, jestem tutaj nowa. To jest mój pierwszy dzień w nowej szkole. Welcome to Monster High. It's really nice to meet you. I love it when the school gets new blood. There's always a chance of making new friends. Lubisz, kiedy pojawia się świeża krew? Czy mam się bać, że wgryziesz mi się w szyję, czy coś? Oh, before I forget, you might find this new updated version of the iCoffin map handy. It'll help you find your way around campus. iCoffin? Trumna, która pozwoli mi korzystać z mapy i poruszać się po kampusie? What? Zamiast komórek posługuje się trumną? To ja nie śpię w trumnie? No możesz mi powiedzieć, jak się nią obsługiwać, bo nie mam bladego pojęcia, o co kaman. Tabem wyciągamy trumnę, enterem wybieramy opcję, chowamy escape'em. No dobrze, dobrze, dobrze. You know, being new and all, you should probably head on over to the office to see Headmistress Bloodgood. No doubt you'll need to sign in or something. I've updated your iCoffin map with the location of the office. You'd better get going. You don't want to keep Bloodgood waiting. She might, lose her head. Fajny ma głos. No więc Frankie proponuje, byśmy odwiedzili dyrektorkę Bloodgood. Czeka na nas coś do podpisania. I lepiej by do tego czasu nie straciła głowy. Czy to jest ta sama postać, która pojawiła się w intrze przy drzwiach i nas zapraszała do szkoły? Ta brunecia? Jejku! Czy ty jesteś jednorożcem? Nathan Rod. Jest zajęty. No nie dziwię się, rozmawiasz z jakąś fruwającą, lewitującą laską, która jest duchem. A z tobą mogę porozmawiać? Jezu, jak to wyglądasz! Śmieszny jesteś.
Syrenka. Sirena von Bu. Co? No dobra. System grzewczy jest obsługiwany w tej szkole przez prawdziwego smoka, który zieje ogniem. Fascynujące. Bonita Femur. Też jest zajęta. Jesteście niemili. Jestem nową uczennicą. Chciałam was poznać, pogadać z wami. A wy zachowujecie się nie po koleżeńsku, naprawdę. Mogę to jakoś przyspieszyć? Nie. Shiftem nie mogę biec. A z wami mogę rozmawiać? Jakie ty masz włosy? Dziewczyno. I co? Nic z tego? A mogę jakoś wejść tutaj na ten cmentarz? Może po grzybku? Jak tu się skacze? Aha, dobra, spacją. Jak creepstersku! A tu mogę wejść? Też nie. Jaki gargulec brzydki. Dziwnie poustawione są te nagrobki. Znalazłam jakiegoś pająka. 1 z 30. Mogę wyrwać sobie kwiatki? Nie. Sprawdźmy, co jest w tej krypcie. Co też tu się znajduje? To jest strych? Strych w krypcie? Are you serious? Do tego jeszcze mamy tu komputer. Mogę skakać po meblach. Zbierajmy te czaszki, chociaż nie wiem, po co one są. Jajcu. Co tutaj? Widzę pająka na górze. Musimy wejść tędy. Jest, udało się. Udało się. Co oni tu wyprawiają? Jaka maszyna. Jakiegoś kolejnego Frankensteina tworzą. Przerażające to. A tu mogę wejść? Mogę zejść jeszcze niżej. Wow. Coś tu frun... Wow. Jacy wy fajni jesteście. Co narzekasz na swoje włoski? Ładne są. Gigi Grant. Jest Jeanem! Jedynym w Monster High. Twyla. Nie podoba jej się zapach bufetu. Mam was gonić? Czekajcie! Zbieraj to, zbieraj, zbieraj, zbieraj. Szybko, szybko, nie uciekajcie! Najśmieszne są te szafki w kształcie trumien. Stójcie! Dokąd wy mnie tak właściwie prowadzicie? Nie! Nie uciekajcie, no! Dobra, mam was w nosa. A, przy okazji sprawdźmy sobie ten iCoffin. Rzeczywiście, zamiast komórki mam trumnę. Możemy sobie ubrania kupić. Niebieskie leginsy. Nie no, na razie może nie. Co jeszcze? Tu są nasze cele. Dobra, rozmowa z dyrektorką. Dobrze, pamiętam opcje. Na razie niech zostaną. Kontakty. Wszyscy ci, których poznaliśmy. Ja jestem bardzo ciekawa tego jednorożca, tego chłopaka. Dobra. Nathan Roth. Jest szkolnym ciamajdą. Potyka się nawet, kiedy wieje wiatr. Nawet o wiatr się potyka. Jeżeli potrzebujemy coś upuścić, wylać lub zepsuć, to się poleca. Oj, śmieszny jesteś. Lubi smażone korniszonki i mózgowe ptysie. Ale nie je ich jednocześnie, bo to by było obrzydliwe. Ja osobno pewnie smakuję niczym żygolino ambrozja, domyślam się. I jestem też ciekawa tej całej Frankenstein. Co o tobie piszą? Czasami puszczają jej szwy. Wszy. W najmniej oczekiwanym momencie, bla bla bla. Odleciała jej nawet ręka przy super hiper creepsterskim chłopaku. Dla niej creepsterski pewnie oznacza całusne i tym podobne. Była zdruzgotana. O, przykro mi.
pozytywna postać. Mamy mapę. Ja jestem tutaj. Tu aż tyle jest tych pięter. Tu znajduje się dyrektorka. Jest jeszcze jakiś trzeci level. Wow, myszka jaka strasznie czuła. Wow! Będę musiała pozmieniać w ustawieniach, bo... bez przesady. Spotkanie z jakimś klubem. Wiadomości. Ktoś do nas coś napisał? Nie, bo nie mamy jeszcze przyjaciół. Żadnych wiadomości. To ja chcę stąd wyjść. Tędy. Strzałka mówi tędy, więc idziemy. Ja już chcę wyjść z tej krypty. Serio. Ty wyglądasz fajnie. Coś ty za jedna? Elizabeth. Też jest wampirem, ma coś z nietoperka. Nie ma zbyt wielu wampirów w Monster High? To dobrze, że wybrałam wampira jako swoją postać. Nie tędy? Idę w złym kierunku? Poważnie? Tędy. Jezu, jak mnie zmierzyła. O. Będę musiała zbliżać się do tych... ale ktoś plecak zostawił. Będę musiała zbliżać się do tych maszyn. No, którędy teraz? Idę w złym kierunku? Powaga? Aha, to tutaj znajdę dyrę. Jezus, zakręciłam się na maksa. No, to jest ta sama postać, która pojawiła się w intrze. Ah, there you are. You must be the new ghoul. I'm Miss Bloodgood, the headmistress of Monster High. On behalf of the staff and students, I'd like to offer you a warm welcome to the campus to help your transition into the school. I've assigned you a student buddy to show you around and introduce you to some of her friends. Her name is Spectra Vondergeist, and she's a bit of a celebrity around these parts. You may know her as the blogger for the Gory Gazette, if that is your thing. Anyway, I've uploaded Spectra's location to your iCoffin map. She's probably looking for her next big story. Who knows? It might even be you. Hope you have a spooktacular first day. Okej. No więc Dyra powitała nas w imieniu kadry nauczycielskiej uczniów. Chce nam pomóc w szybkim zaklimatyzowaniu się w szkole. Przydzieliła nam uczennicę jakąś Spectrę Vondergeist. Pewnie jest duchem, która ma nas oprowadzić po szkole, zapoznać z uczniami. Spectra jest też gwiazdą i taką celebrytką w Monster High. Jest też blogerką szkolnej jakiejś gazetki. No dobrze. I być może Spectra opisze nas w swoim nowym newsie. Thanks, but no thanks. Spadamy stąd? Wow! Ale masz taras. Raczej balkon bym powiedziała. Co to takiego? Znalazłam kod 027. A do czego jest ten kod? Jakie obrazy? To twoja rodzina? Widzę wampira, wilkołaka, Frankensteina. To chyba nie jest twoja rodzina. To co? Teraz naszym celem jest spotkać się ze Spectrą w bibliotece. Prowadź gwiazdko. Ole. Dostanę jeszcze jakąś monetę? Znajdźkę? Czaszkową? Nie? Bu! Łapaj! Łapaj. Jedno mi zwiało. Trudno. No i gdzie jest ta biblioteka? Idziemy tędy. Co z całką... Tu chyba jest biblioteka. Jakie plakaty! Martwy poeta. Noc wampirów. Subcią. Jaka biblioteka. Powinnam chyba częściej zwracać uwagę na mapę. Ale nie chce mi się wyciągać z tej trumny. A to co to takiego?
Mogę to przesuwać. Pewnie po to, by wspiąć się na te wszystkie regały z książkami. No dobrze, to przesuńmy sobie to. Ale ty masz buty. A, teraz nie mogę przejść. Doskoczysz? Jak to się dziwnie skacze. Jej! Bum! Bum, waga na głowę! Wow, ale się zawiesiłaś. Co jest tam po drugiej stronie? Jakie dziwne, na ścianie. Pod sufitem. A mogę tam jakoś doskoczyć? Wolę na razie nie próbować. A, chwila, moment. Tu widzę jakąś uczennicę. Chcę poznać najwięcej guli. Jej śpiew sprawia, że nawet potwory tracą rozum. Chciałaby śpiewać, ale nie może. O, przykro mi, tylko co ty masz na twarzy takiego dziwnego? Creepy! Creepy! Fajnie biegnie. O, ty musisz być Spektra. Hello! Poznaliśmy cię w intrze. Hey there! You must be the new ghoul Bloodgood told me all about. It's really great to meet you. It'll be fun showing you around while I scope out all the latest news around Monster High. My first piece of advice is to join at least one of the many clubs at Monster High. It's a great way to meet new people with similar interests and get more involved with what's happening at the school. For instance, it looks like you've got something going on in the style department. With that sort of passion for fashion, you could be a big hit in the fashion club. Do you think you might be interested? Podoba mi się jej sukienka. No więc zaproponowałabyśmy wstąpili do co najmniej jednego klubu, czy tam kółka zainteresowań w Monster High. Dzięki temu poznamy wielu uczniów, poszerzymy jakieś tam zainteresowania. Spodobał jej się nasz styl ubierania i zaproponowała nam klub fashion, klub mody. Ale ja nie jestem jeszcze przekonana, do jakiego klubu chcę wstąpić. Może... Well, there is a bunch of other clubs on campus. Everything from robotics and cooking to the comic book club, which Gulia runs. The two most popular clubs at Monster High are the student council, of which I am a member, and the robotiki, pogotowanie, if you tried out for either of these, I think you'd really enjoy it. Sama należy do klubu Fear Leading, czyli takiego strachowego, jest taką strachową cheerleaderką. No dzięki za pomoc. It's my pleasure. Now, my second piece of advice is that you can never have too many friends. And I've got a couple of people in mind for you to meet. Would you like to join and meet a few of my friends? Chcę nas zapoznać ze swoimi przyjaciółmi, bo przyjaciół nigdy za wiele. Wydaje mi się, że lepiej mieć jednego zaufanego przyjaciela, jak milion, z którymi nie będziemy mieli czasu się zżyć, ale... Niech ci będzie! My friends are just over there. Poznajmy jej przyjaciół. Kolejna hey, postać z intra. This is the new ghoul. Draculara. I was telling all about you and the fear leaders. I thought you ghouls should hook up. Do you think you could keep her company while I get some research done for my blog? She seems quite interested in joining the fear leading team, so you should have a lot to talk about. No więc Draculara też jest wampirzycą, należy do fear leaderek. Razem ze Spektrą są psiapsiłkami. Spektra chce iść, zająć się swoim blogiem, więc dopiero co nas poznała, już nas zostawia. Zły znak. Chyba nas nie lubi. Hi, it's nice to meet you. So you're thinking about joining the fear leading team. A lot of people don't know this, but it's not just about learning fear routines. Being a fear leader is actually all about boosting school spirit. It's one of the most important things a ghoul can do. So let's catch up later and I'll put in a good word with Cleo, the team captain. Jaki ma akcent. By the way, have you met Laguna yet? No. I just have to introduce you. She's a part of the student council. So if you're interested in that sort of thing, she's your ghoul. Dobra, spokojnie. Może nie będę wszystkiego tłumaczyć. Kapitanem tych fear liderek jest Cleo. Ale ja naprawdę nie jestem pewna, czy chcę należeć do takiego klubu jak cheerleaderki. I Laguna należy do samorządu szkolnego.
i chce nas Drakulara z nią poznać. No dobrze. Over here. I'd like you to meet the new ghoul. I was telling her all about fear leading and thought she should meet you in case she'd like to join the student council too. Ładna jest. Hey! Oh, it's Clawsome to meet you. Clawsome? I just love chatting about the work we do on the student council. Joining the student council is one of the few ways that you can really make a difference at Monster High. I know I'm a bit biased, but I think you'd make a great member of the team. It looks like you've got a good head on your shoulders, and you'd be doing something that could really change the school for the better. If you want to leave your mark on Monster High and help the students while doing so, there's no better way than the student council. Who knows, with a bit of hard work, you could even become student disembodied president. So what do you say? Do you want to sign up? Kidoki. No więc Laguna jest takim potworkiem morskim. Należy do tego samorządu szkolnego. Zaprosiła nas do niego, chociaż o nas nic nie wie. Wydaje się, że Leila ma głowę na karku i to wystarczy. Zatem czarno widzę przyszłość tego samorządu, serio. Mamy szansę zostać nawet przewodniczącą samorządu. No dobrze, jak nie mam wyboru, zapisz mnie. That's totally awesome. I see big things for you in the future. Together, we'll help make Monster High a better place for all of the students. Congratulations! You're now officially a member of the student council. Look, there's a meeting starting in about 10 minutes. Why don't you come by and check it out for yourself? I've updated your iCoffin map with the location. I've got a jet, but I'll meet you there. See ya! See ya! See you later, alligator. Kolejny cel zrealizowany. Za 10 minut ma się odbyć spotkanie samorządu. Powinniśmy się na nim... Co to? Czy to mój iCoffin? Tak. Co się dzieje? Rebecca Steam do nas napisała. Dzisiaj spotkanie klubu robotyki po szkole. Jakiś smok jej odpowiedział. Super, nie może się doczekać. Jakaś kozica jej też odpisała. Perfect day. Ale dlaczego mi wysłała tego SMS-a? Sprawdźmy mapę. Gdzie jest to spotkanie samorządu? Dobra, tutaj. Poziom drugi. Okidoki! Cześć, co ty za jedna? A, to ona! Rebecca Steam. Niektóre z tych szafek szkolnych jest bardzo starych. Do niektórych już nawet nie pamiętają kodów. Pewnie coś ciekawego się w nich skrywa. Pewnie tak. Zresztą, po co sprawdzać mapę, kiedy mnie ta strzałka nakierowuje? Jakaś chorągiewka. Je też mam zbierać? Dużo tego. A jak mam się łapać? O. Dobrze. Łapaj się, łapaj się. Poskaczemy po kąpach. A mogę jakiegoś odpalić? Chyba nie. Zbierajmy nasze czaszki. Później będziesz mogła kupić sobie jakiś fajny strój. Nie doskoczę. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tu i tu. Pytanie, czy doskoczę tam. Doskocz. Doskocz. Jej! Tam widzę kolejnego pajęczaka. No. Hej! Nie blokuj mi się! Leila, co ty robisz? Leila! Kurczę, blokują mnie balustrady. Dawać mi pajęczaka. I jeszcze chcę zejść na sam dół i zobaczyć, co tam się mieści. Spadamy stąd. Ej, chcę zejść jeszcze niżej.
Nie chcę iść do góry. Coś to za jeden. Nie mogę z nim pogadać. A to? Co to za miejsce? Martwych języków się tutaj uczą. Co wy tu macie napisane? Na tej tablicy. Jakieś znajdźki. Gaśnica. Chorągiewko. Dawać mi czachy. Wszystkie moje. Mine. No. Szybko. Wchodzimy stąd. Ja chcę zobaczyć South Hall. A co będzie tutaj? Wejście. Jaki posąg. A ile uczniów tutaj jest? Dyrektorka. Ale ma wysokie mniemanie o sobie. Pomnik sobie walnęła. Jezu, a ty czym jesteś? Manitour. To taki minotaur. Ale się przychwalasz. Ja nie potrafię grać w kosza. Coś ty za kosmita. Albo podmorski stwór. Dziękuję za znajdźki. Cześć dziewczyny, mogę z wami pogadać? Jakie kocice! Persefone. No dzięki, nie strasz mnie. Wcale nie stoi za mną trójgłowa małpa. A ty coś ty za jedna? Melody. Fascynujące. Chcę wskoczyć na tego grzybola. I hops! Łapaj się! Jezu, jak lewituje. Śmieszna jesteś. Widzę chorągiewkę! Ja naprawdę nie mogę tutaj biec szybciej. Dobrze, kochani, myślę, że na tym zakończę ten odcinek. Dajcie znać, jak do tej pory wam się podoba gra. Póki co wygląda niczego sobie, chociaż wstrzymam się z opinią do trzeciego odcinka. Nie mogę przejść tutaj? Aż taka gruba nie jestem. No więc dajcie znać, co myślicie o grze. No i do usłyszonka w następnym odcinku w grze Monster High. Pa, pa!